Dobry wieczór. W poniedziałek 8 kwietnia Rafał Kulik. Zapraszam na Silesia Flesz. Wielka niespodzianka i wielkie niewiadome. Wybory samorządowe napisały też trudne do przewidzenia scenariusze. Największym wygranym wydaje się nowy prezydent Chorzowa, ale możliwe, że to nie koniec sensacji. Poza 2 tygodnie dołączyć mogą kolejni nieoczywiści zwycięzcy wyborów. Łukasz Kondziałka. Jeśli ktoś chciałby wskazać największą sensację tych wyborów, to byłby nim ten człowiek. Szymon Michałek jest zadowolony ze swojego osiągnięcia. Tak, jestem zdziwiony, że wygrałem w pierwszej turze, bo liczyłem na ostrą walkę w drugiej turze tak naprawdę. Więc no, tym bardziej jestem wdzięczny za to. Cieszę się też, bo mam teraz chwilę, żeby tak naprawdę odpocząć do momentu startu tej właściwej już pracy. Rekomendacje nie pomogły. Najlepszy z możliwych kandydatów, proszę Was bardzo, już w najbliższą niedzielę rozstrzygnijcie wybory w pierwszej turze. Faktycznie mieszkańcy rozstrzygnęli to w pierwszej turze, ale nie tak jak życzył sobie Andrzej Kotala. Zastąpi go młodszy o 22 lata Michałek. Wygrywając w pierwszej turze dostał dobry wynik, a myślę, że kurz opadnie i będziemy pana prezydenta Kotalę wspominać jako dobrego, wieloletniego prezydenta Chorzowa. Prezydent Chorzowa już podziękował i się pożegnał. W innych miastach nadal niektórzy nie pożegnali się z szansami na zwycięstwo. Wierzy w nie rządzący w Jaworznie od przeszło 20 lat Paweł Silbert. On zdobył 44% głosów, a jego główny przeciwnik Michał Kirker 46%. Jak zawsze oferuję mieszkańcom niezależność polityczną i proszę o to, żeby nie spowodować, żeby Jaworzno stało się politycznym łupem. Nie wolno miasta oddać politykom, w szczególności w sytuacji, w której no dzisiaj Koalicja Obywatelska próbuje mieć wszystko w kraju, to już daleko od demokracji i coraz dalej od idei samorządności. Jednak jego młodszy konkurent poczuł już, że może sprawić tu dużą niespodziankę. Dzisiaj jesteśmy łeb w łeb, co prawda mam 2% przewagi, no to jest niezbyt duża przewaga, ale jednak przewaga. Na samym początku wszyscy mówili, że nawet nie będzie drugiej tury. Dzisiaj się okazało, że pierwszą turę zwyciężyłem. Przegrana to jednak żaden wstyd. Przynajmniej tak może pocieszać się wójt Wilkowic, Janusz Zemanek, który był jedynym kandydatem w liczącej kilkanaście tysięcy mieszkańców w gminie wiejskiej w powiecie bielskim. Mimo to przegrał. Wyborcy zagłosowali przeciwko niemu, więc wyboru wójta dokonają radni. To pokazuje, że choć te wybory wzbudzały małe zainteresowanie, rozstrzygnięcia potrafią już przykuć uwagę. Mimo że wybory 7 kwietnia to już historia, to jeszcze nie napisany został jej ostatni rozdział. Trwa oficjalne liczenie oddanych głosów na radnych gmin, miast, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów czy prezydentów. A jest co liczyć, bo frekwencja w całym kraju wyniosła ponad 51%. Delegatura PKW w Katowicach potwierdza, że frekwencja w województwie śląskim była lepsza niż w wyborach w 2018 roku. Karolina Komada. Aktywny udział w wyborach samorządowych to nie tylko możliwość kandydowania, ale przede wszystkim możliwość wskazania swojego przedstawiciela. Wybory tak samo ważne jak do Parlamentu Europejskiego, jak do Sejmu. To jest nasza mała ojczyzna i dlatego obowiązkowo przychodzimy i to jest dla nas i obowiązek, i przyjemność, i przywilej. Podobnie jak pani Barbara myślało prawie 50% mieszkańców województwa śląskiego. Choć w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach wciąż trwa sprawdzanie protokołów, komisarze potwierdzają, że frekwencja wzrosła. Na godzinę 9 ta frekwencja w województwie śląskim wynosiła około 49%. Natomiast jeżeli chodzi o delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Katowicach, to wynosiło około 47%. No i jeżeli chodzi o miejsce, gdyż używając nomenklatury sportowej, no fascynuje nas miejscowość Irządza, która miała najlepszy wynik, jeżeli chodzi o cały kraj. Mimo że w większości lokali wyborczych panował spokój, zdarzyło się kilka incydentów. W Częstochowie wśród poważniejszych incydentów Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że przewodnicząca jednej z komisji była nietrzeźwa. Mieszkańcy wiedzą, co mają robić, chociaż jedna pani tylko zapytała, czy można skreślić 2 kandydatów. Do tej pory przebiega bez zakłóceń, chociaż był jeden taki przypadek, żeby panu jednemu, który chyba nadużył chwilowo alkoholu, żeby mu pomóc, ale pouczyliśmy go i sobie pan sam poradził. Innych poważniejszych naruszeń przepisów nie stwierdzono. Najgorsza frekwencja była w Bytomiu. W W poprzednich wyborach byliśmy sensacją na skalę kraju, kiedy okazało się, że jeden głos zaważył na całkowitej zmianie osób u steru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wyniki wczorajszych wyborów wskazują już jasno, że tym razem do sensacji nie dojdzie, ale w polityce niczego nie można być pewnym do końca. Choć były to tylko wyniki sondażowe, to Śląska Platforma przyjęła je z nieukrywaną radością. Sejmik Śląski odbity już tak w pełni. Wszystkie badania na to wskazują i te pierwsze exit pole. Odbity, bo nikt tutaj nie chciał powtórki z 2018 roku. Wtedy również spodziewano się, że Koalicja Obywatelska po raz kolejny rządzić będzie województwem śląskim. Po wolcie Wojciecha Kałuży zrealizowany został wtedy najbardziej nieprawdopodobny scenariusz. Po wczorajszych wyborach raczej nie ma szans na powtórkę. Te sondażowe wyniki dla województwa śląskiego pokazują, że tu wygraliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, więc nic nie powinno się wydarzyć złego jak 5 lat temu i powinna utworzyć się koalicja sił, które dzisiaj rządzą krajem. Zwycięzcą w województwie śląskim jest koalicja 15 października. Z danych exit poll wynika, że w wyborach do Sejmiku najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska, dokładnie 33,9%, a koalicja 15 października zebrała w sumie 50,6% głosów. Cieszę się na razie z wyniku wyborów. Wszystko wskazuje na to, że Koalicja Obywatelska wygrała wybory na Śląsku. To jest bardzo dobrze. Pewnie będziemy zapraszali do koalicji naszych koalicjantów krajowych i myślę, że wspólnie stworzymy silny, odpowiedzialny zarząd, który dobrze będzie rządził regionem. W Sejmiku Województwa Śląskiego zasiada łącznie 30 radnych wybieranych na 5-letnią kadencję. Wśród nich znajdą się jeszcze m.in. przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, które w sondażu osiągnęło wynik 30,6% głosów, oraz przedstawiciele Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców z wynikiem 7,9% oddanych głosów. Prezydenci wygodnie rozsiedli się w swoich fotelach i prędko ich nie opuszczą. W niektórych miastach nie było w niedzielę niespodzianek. Pewni swego byli Marcin Krupa i Arkadiusz Chęciński. Dla obu to będzie ostatnie 5 lat na tym stanowisku. Łukasz Kondziałka. Tak cieszy się Marcin Krupa z kolejnej kadencji. Dziś, gdy emocje już opadły, mówi o tym, że wynik mimo wszystko jest zaskoczeniem. Nie spodziewał się aż tak wysokiej wygranej. Zgarnął ponad 60 000 głosów, co przełożyło się na ponad 62% poparcie. Już w kampanii z dystansu patrzył na poczynania konkurencji. Choć kontrkandydaci apelowali o debatę, prezydent Katowic nie zdecydował się na bezpośrednią konfrontację. Nie miałem nic do dodania. Ja trochę żałuję, że nie debatowali właśnie moi konkurenci po to, żeby pokazać, co ciekawego mają do pokazania, co ciekawego chcą wdrożyć w mieście, a więc konkretny jakiś poważny program wyborczy. Tego mi troszkę brakowało. Sporo brakowało konkurentom do zbliżenia się do wyniku obecnego prezydenta. Można powiedzieć, że Krupa po prostu im odjechał. Uzyskał około 50% głosów więcej niż Leszek Piechota z PiS-u i Dawid Durał, który zaledwie tydzień przed wyborami został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty prokuratorskie. Bezkonkurencyjny okazał się też obecny prezydent Sosnowca. Zgarnął przeszło 40 000, czyli około 62% głosów. Nawet gdyby połączyć wyniki jego kontrkandydatów, to i tak triumfowałby w wyborach. U nas rzeczywiście spokojna była kampania, gdzieś tam dreszczyk zawsze jest emocji i nigdy nie można lekceważyć konkurencji, dlatego robiliśmy swoje, ale rzeczywiście gdzieś tutaj z tyłu głowy była ta świadomość, że powinno być dobrze. W pierwszej turze rozstrzygnęły się także wybory w Bytomiu, gdzie mimo bardzo kiepskiej frekwencji zwyciężył po raz drugi Mariusz Wołosz. Dla prezydentów Katowic i Sosnowca to będzie ostatnia kadencja. Mimo wszystko musieli odetchnąć z ulgą, bo swoją misję wykonali. Już dłużej rządzić nie będą mogli. Niedziela wyborcza przyniosła pierwsze rozstrzygnięcia, ale w wielu przypadkach nie są one ostateczne. Tak jest m.in. w Rudzie Śląskiej, Jaworznie, Mysłowicach czy Gliwicach. Tam 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów. W każdym z tych przypadków do walki o głosy wyborców przystępują kandydatki i kandydaci do funkcji prezydenta. Przed nimi 2 tygodnie ciężkiej kampanii. Jak ona będzie wyglądać, to próbowała dziś sprawdzić Karolina Komada. Kilka tygodni kampanii wyborczej, wiele godzin spotkań i przekonywania mieszkańców o dokonanie słusznego wyboru. Są jednak miasta, gdzie to nie wystarczyło i odbędzie się druga tura wyborów, w której mieszkańcy postawią kropkę nad i. Tak będzie m.in. w Gliwicach. Nigdy nie lekceważę konkurenta, będę pracowała z całych sił na 100%, tak jak robiliśmy to w pierwszej turze. Z mojej strony nie było żadnych ciosów poniżej pasa, ja chcę tylko pozytywną kampanię, chcę pokazać, co możemy zaoferować gliwiczanom i gliwiczankom, także absolutnie pozytyw, tak jak w pierwszej turze, tak i w drugiej. Jej przeciwnik zadeklarował dziś przyjęcie nieco innej taktyki na czas dogrywki. Dotychczas tylko i wyłącznie prezentowałem swój program i swoje atuty. Teraz będziemy musieli uderzyć mocniej, będziemy musieli się już odnosić również do tego, co jest prezentowane przez kontrkandydatkę, bo nie wszystko, co zostało powiedziane w tej pierwszej części kampanii, jest prawdziwe. W województwie śląskim jest więcej miast, w których pierwsza tura wyborów nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. O fotel prezydenta wciąż musi powalczyć obecna prezydent Zabrza, która po raz drugi zmierzy się z Agnieszką Rupniewską. W Rybniku natomiast o utrzymanie się na fotelu prezydenta powalczy Piotr Kuczera z Andrzejem Sączkiem. W wielu miastach mimo dużej przewagi w pierwszej turze wyborów niektórych kandydatów druga tura też jest nieunikniona. Jak przeanalizowałem sobie wyniki, to tak naprawdę to 47% poparcia. To jest najwyższy wynik w Rudzie Śląskiej w pierwszej turze urzędującego prezydenta od 2010 roku, więc naprawdę jest to duży sukces. No i chcę pokazać jeszcze te dodatkowe sprawy, pokazać mieszkańców, ich poparcie, bo myślę, że my jesteśmy po takim objeździe przed pierwszą turą wszystkich okręgów i tam naprawdę fajne rozmowy z mieszkańcami bezpośrednio zostały przeprowadzone. Mimo sporej różnicy konkurent Michała Pierończyka jest zdania, że w tym wyścigu o popularność i akceptację mieszkańców wszystko może się jeszcze zdarzyć. Historia pokazuje, że czasami urzędującemu prezydentowi brakuje 3-4% do wygrania w drugiej turze, a okazuje się w drugiej turze, że te 3-4% to jednak wielka góra i trudno ją pokonać. Myślę, że to takie nowe otwarcie, nowe 2 tygodnie kampanii, nowy czas przekonywania mieszkańców do tego, czy ta Ruda ma być taka jak przez ostatnich kilkanaście lat, czy rudzianie są gotowi na to, aby powierzyć prezydenturę w nowe ręce. Poseł Marek Wesoły to nie jedyny kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który powalczy w drugiej turze wyborów. Kontrkandydat Jarosława Klimaszewskiego, aktualnego prezydenta Bielska-Białej, również reprezentuje PiS. Najbliższe 2 tygodnie to będą dni ciężkiej pracy. Jak będą wyglądały? Będą wyglądały podobnie jak te tygodnie poprzedzające wczorajsze wybory, czyli rozmowy z mieszkańcami, przede wszystkim słuchanie mieszkańców, słuchanie o problemach mieszkańców, bo to jest najważniejsze. Niestety, pomimo prób, nie udało nam się dziś skontaktować z Jarosławem Klimaszewskim. 21 kwietnia w drugiej turze wyborów o fotel prezydenta powalczą również kandydaci Będzina, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Mysłowic, Raciborza, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic czy Zawiercia. Tą wiadomością kończymy ten serwis. Zapraszam na nasze wieczorne spotkanie, a ono będzie o godzinie 23. Do zobaczenia.